Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku na serii Od milionera do farmera. Kontynuujemy żniwa, jest to w sumie dopiero pierwszy chyba odcinek ze żniw na tej serii w tym sezonie, jaki Wam opublikuję, ponieważ pierwszy odcinek, który nagrałem z żniw rzepaku, no niestety był nagrany bez dźwięku, nie sprawdziłem tego, za co przepraszam. Potem zacząłem kosić pszenżyto, które miały być planowo wykoszone. Miałem to pominąć i miałem właśnie dzisiaj kosić sobie pszenicę. I po pszenicy już miał być koniec. Ogólnie miało być tak, że pszenicę będę kosił jako operator, a rzepak kosił głównie mój pracownik. Ale raczej dzisiaj będzie podobnie, ponieważ czas już wszystko prasować. No i przygotowywać się do siewów rzepaku. Ogólnie też troszkę zmiany na serii. Sprzedałem mój stary siewnik do buraka i do kukurydzy, a w zamian za to już niebawem przyjedzie do mnie troszkę nowszy, fakt faktem używany siewnik, ogólnie rzecz biorąc aż trochę śmiechu warte, bo dość dużo przesiał, dlatego też jego cena jest dość niska, ale uważam, że będzie on dużo lepszy. Jest to 3-metrowy siewnik polskiej firmy. O tym, jaki to dokładnie siewnik, jaka firma, dowiecie się w kolejnych odcinkach. Jak i też, no już niebawem, bo też w kolejnym odcinku, mam nadzieję, przyjedzie do nas nasz nowy nabytek. Ciągnik blisko 150 koni mocy, tam lekko szczipowany. Tak jak w sumie chciałem wam powiedzieć, wspominałem, ale nie wspominałem, bo ten odcinek nie wyszedł. Będzie to ciągnik zielonego koloru. Jaki to będzie odcień, czy to będzie Deutsch Fahrklass, Fendt, John Deere, czy może Valtra, czy jakiś, nie wiem, tam powiedzmy polski Crystal Traktor, no to o tym dowiecie się dopiero też właśnie w kolejnym odcinku. Mój znajomy ma mi go tutaj przyprowadzić, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Traktor ogólnie z 2004 roku, jak się nie mylę. Manualna skrzynia biegów. Ogólnie klimat, te wszystkie sprawy on ma, także myślę, że sobie na nasze gospodarstwo kupiliśmy dość fajną perełkę. Mam nadzieję, że będzie się nam jak najdłużej sprawował. To ta miła rzecz, a ta niemiła, to to, że też właśnie w kolejnym odcinku, jeżeli ten traktor do nas przyjedzie, to niestety, ale sprzedajemy naszego małego Zetora. Mały Zetor, no, lubiany i nielubiany przeze mnie, ogólnie ładnie wygląda, ale troszkę mu brakuje. Na przykład tego, żeby po prostu w tym Zetorze wszystko działo tak, jak powinno. Do prasy on nam za bardzo nie pasuje, bo ten zaczep ma schrzaniony. Do siewnika tak samo nie. Do drugiego siewnika też średnio pasował. Dlatego też poszła decyzja taka, nie inna. Samej zastąpi go w jego pracach, czyli właśnie opryskiwacz, rozsiewacz, czy też paszowóz. No a nowy traktor będzie wykonywał główne prace na gospodarstwie. No, nasz mały Zetor pójdzie na sprzedaż i za to też przyjedzie do nas dość fajny traktor, który, no, uważam, że świetnie sobie powinien u nas radzić i mam nadzieję, że będzie wystarczający. Co więcej jeszcze mogę Wam powiedzieć? Rura się wystawiła. Dobra, dojedziemy sobie do tego momentu i tutaj sobie staniemy. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? O właśnie, tutaj sobie tylko kamerkę zniżę. Dojdzie nam troszkę nowych działek. Będą one dochodziły stopniowo, bo dwie działki to będą dzierżawy, ale również będzie jedna konkretniejsza działka i to już nie będzie dzierżawa. Jedną działeczkę kupujemy, tutaj nasz bardzo bliski sąsiad sprzedaje. No, uważam taką niedużą działkę dość, uważam, poniekąd drogo. Mówię poniekąd, ale to też nie jest jakaś tam tragiczna cena. Hektar 90 za 114 tysięcy udało mi się z nim wynegocjować. Dosłownie, tak jak patrzymy, pole z burakiem cukrowym i kolejne pole to już jest nasze przyszłe pole. Także uważam, że nawet ok, się trafiło. Myślę, że tutaj będzie można teraz poszaleć, bo dojdzie nam ogółem około 3 hektarów, jak nie wam, także nie będzie tragicznie. Tak by nam mi się wydaje. A jeszcze jak jest taka chwila, to się przejdziemy, zobaczymy to pole.
Ona jest tak lekko wokół tego gospodarstwa, no to akurat to ten gospodarz to sprzedaje. Niestety upadło się chłopowi, czy upadło, no uznał, że nie opłaca mu się tutaj na tym jednym polu pracować, więc mi je wydzierżawił. Tu już widzę, że trzeba będzie, kurczę, z tym Karolkiem, moim imiennikiem pogadać. Będzie trzeba to powapnować na pewno. Tutaj będzie ogólnie właśnie, co my tutaj byśmy mogli sobie posiać. Tu chyba będzie pszenżyto, myślę. Pszenżyto albo pszenica, zobaczymy, bo jest żyto, to jedno z tych dwóch można byłoby posiać. Zobaczymy, na pewno będzie jakieś zboże. Tutaj planuję na tej, jak i tej działeczce rzepak naraz obsiać. Po burakach byłaby pszenica albo pszenżyto, zobaczymy, co tam jeszcze wpadnie. Tak samo tutaj po soi, a tam byłby burak cukrowy. Po kukurydzy wejdzie soja, tak bynajmniej mi się wydaje. No i tam na nowych działeczkach, które by były te dwie, obsieję sobie dookoła soją, jak będzie trzeba, i w środku będzie kukurydza. Łot co, taka myśl, tak mi to do głowy przyszło. I szczerze, jak będzie, to się jeszcze okaże. Puścimy tylko pracownika, mam nadzieję, że za dużej lipy nie będzie odwalał. Dookoła ma dwa razy przejechane, także tak go lekko weźmiemy połówką headera, nawet nie, żeby on sobie tutaj gdzieś tak normalnie pojechał. Dobra, on tu niech sobie kosi, a my pakujemy się do naszego właśnie małego zatora, jego ostatnie prace na naszym gospodarstwie, czyli prasowanie, i no tym samym kończy się jego przygoda u nas. Ogólnie wszystkie moje ciągniki mają około 10 motogodzin, także to jest zaskakujące, że właśnie jakby wszystkimi tymi ciągnikami się porówno u mnie pracuje. No ale co tam, nie ma co ukrywać, że jednak też trochę tej roboty jest przy tych naszych krówkach. Dobra, prasujemy, ogólnie prasuję wszystko, część słomy będę sprzedawał, ponieważ no, będę potrzebował już pieniądze, dlatego jak ktoś tam będzie tylko chętny do odbioru, a są tacy ludzie, to im to oddaję i niech to biorą i się nie zastanawiają. Bo muszę wam powiedzieć, że trzymać tą sumę potem znowuż to mi się nie opłaca. Wiem, że tutaj ci chłopacy, co do mnie odbierali zimą, to oni to wezmą już teraz nawet, także tu już jest to bez problemu. A myślę, że też dogadamy się jakąś lepszą cenę, bo ja im to będę w stanie przywieźć, dlatego też tutaj podejrzewam, że się naprawdę dogadamy o jakąś dobrą cenę, tak bynajmniej mi się wydaje. Puścimy sobie ciągniczek i przy okazji wypadałoby może, jak będziemy już stali, to sobie pootwieram trochę okna, bo tutaj jest duchota, a nawet drzwi, muszę wam powiedzieć. Dobra, tutaj będziemy sobie jeździli na trójeczce szosowej, to jest tak myślę akurat. Tak, połowę sobie słomy zostawię, połowę słomy sprzedam, myślę. I to będzie najlepsze z wyjść. No bo jednak muszę wam tutaj powiedzieć, że nie ma co trzymać tej słomy. Bo naprawdę jest jej bardzo dużo. I dla mnie jest to po prostu niepotrzebne, żeby jej tutaj mieć aż tyle. Jak są chętni, no to im to sprzedam. Z racji takiej też, że no będę potrzebował trochę tych pieniążków. Ten nowy traktor tu wychodzi 140 tysięcy złotych. Za 40 sprzedaję mojego zetora, tak się dogadałem. To też no będę musiał, będę miał jakieś 17 tysięcy na koncie. No plus minus, bo wiadomo, że jeszcze krowy coś tam od siebie dadzą. No ale na kredyt przydałoby się mieć chociaż te 20 tysięcy pod tą działeczkę. Kredyt myślę, że gdzieś tam uruchomię we wrześniu, to też może i troszkę tych pieniążków nam wpadnie. Ale też kolejny teraz minus jest taki, że przy siewie rzepaku oczywiście zabulimy za wynajem zestawu z agro-sharingu. Tutaj myślę, że w tym roku akurat będzie zestaw może i 3-metrowy znowuż. Znaczy znowuż, taki jakbym chciał, czyli 3-metrowy. No albo znowuż pójdziemy na grubo i weźmiemy sobie, wynajmiemy od chłopaków znowuż szóstkę. Jeśli będzie znowuż taka okazja, jak w zeszłym sezonie, kiedy to po prostu na spółę z gościem wynająłem traktor, zapłaciłem takie same pieniądze, jak za wynajem tamtego zestawu mniejszego, a miałem traktor na pół dnia, ja swoje obsiałem, gościu swoje obsiał i wszyscy zadowoleni,
Może akurat by się w tym roku udało z kimś dogadać, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Mają tam chłopacy pewnie jakieś swoje już zapisy na te maszyny, także trzeba się do nich odezwać i pewnie w kolejnym odcinku już weźmiemy się za siewy tego rzepaku. Zobaczymy właśnie jakim zestawem. Jak znowu to będzie jakiś kolos, to ja wam powiem, że będzie ciekawie. No, ale też nie ma co ukrywać, tutaj kawał pola jest, więc jest też czym siać tutaj. Ale zobaczymy jak to jeszcze tutaj wyjdzie. Łącznik kosi, także jest ok. Przemżyta mieliśmy około niespełna 3 przyczep, czyli liczy, że około 15 ton było zebrane. Pszenicy myślę, że będzie około 10 ton. Także to nie są jakieś tam wielce, duże plony, ale myślę, że jak dla nas są po prostu optymalne i naprawdę nie ma co narzekać. Wiadomo też największy nasz plon i zarobek, burak cukrowy, którego myślę, że tam spokojnie ze 100 100, można tych 150 ton uda nam się zebrać w tym roku jeszcze tym naszym kombajnem jednorządowym, ale może na przyszły rok coś się pomyśli, coś się wykombinuje i będzie u nas jakaś inna maszyna. Zastanawiam się nad takim właśnie radzieckim kombajnem starym, KS6 to był chyba, jak się nie mylę, żeby właśnie takim kombajnem kopać, ewentualnie może jakiegoś starego Homera kupić, cokolwiek, wiecie, takiego nowszego, że tak powiem, czym można by to było sobie właśnie na spokojnie te nasze buraczki kopać. Ogólnie ile mamy tych belek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem już jest. No spokojnie, tutaj myślę, że 35 do 40 belek z tych dwóch działek będzie jak nie lepiej. Ja też tam część tych belek wywiozę chłopakom poza odcinkiem. Albo nawet może na odcinku się dogadam, to tam będę to wywoził, chociaż czekaj, to kurde, słomę to ja muszę zwieść jak najszybciej, bo my w sierpniu właśnie mamy ten, jeszcze siew rzepaku, to jest tak trochę lipnie zrobione, ja uważam, że tam początek września jeszcze rzepak się powinno siać, no ale to jest tylko farming i tutaj akurat jest tak zrobione, że niestety, ale rzepak jest tylko i wyłącznie w sierpniu do siania, no zobaczcie. Także tutaj będziemy musieli już się zabrać za siewy rzepaku jutro. Także słomę jeszcze dzisiaj będę sobie poza odcinkiem pakował na szczepy i zwoził. No robota będzie do wieczora, no ale na spokojnie. Mój pracownik zakończy żniwa, to weźmie wizytora z turem i będzie już zwoził słomę dla mnie. A potem ja połowę tego, co będzie, zwiozę, a właśnie muszę już czujnik odstawić, połowę tego, co będzie, zwiozę do chłopaków, to też przyczepy będą wolne. O, już widzę, że tutaj za dużo to nie zbierze tym kombajnem, na 80% akurat. To też jedźmy może dookoła, to zaraz się wysypiemy. O, czyli tutaj będzie 4300 i 4300, 8600, no około dyszki może da ta pszenica. Na pewno przemżyto dało więcej, bo tam kojarzę, że były 2,5 szczepy. Także tutaj spokojnie około 15 ton powinniśmy mieć tego zebrane, a tam jeszcze jakiś taki jest mijak, to go sobie zbiorę. No, tragedii nie ma myślę, ale też nie jest najlepiej. Dobra, staniemy sobie tutaj samikiem. Mam nadzieję, że tutaj mariolka mi wysypie się na te autosaneczkę jedną i drugą. O, fajnie, że akurat tak stanęła. No to tak, pierwsza autosanka będzie już pełna, to już jest bankowo pewne, a druga pewnie w jakimś tam stopniu też będzie zapełniona. Ale zaraz trzeba będzie tutaj brać się za obkaszanie tej działeczki, bo jak znam moich pracowników, to będzie lipa. Dobra, to jeszcze pokorzystamy z tego prasowania i chwilę sobie poprasujemy, no bo później pewnie trzeba będzie usiąść ze sterami kombajnu i tam obkosić jeszcze to wszystko dookoła, ale to na spokojnie sobie wszystko poogarniamy. Ogólnie taka mała zmianka, wszędzie na każdym polu, zaraz czy tam podczas zbierania już są jakieś chwasty. Poniekąd jest to fajne, szkoda, że one są aż tak wysokie, bo uważam, że ściernisko powinno być mimo wszystko troszkę takie wyższe, albo te chwasty mniejsze, najlepiej to tak uśredniając jedno i drugie powinno być zmienione, to wtedy jest dużo, dużo lepiej właśnie
wizualnie, tak? Uważam, że to wtedy lepiej wygląda. No ale to jest taki tam mój mały wymysł. Uważam, no ale jednak taki dość też niby wymysł, no ale jednak też dość taka rzecz potrzebna, bo uważam, że w tej chwili te chwasty są za wysokie, one powinny być skoszone przez ten kombajn. No a jednak są zaraz za kombajnem, także no, jest to po prostu uważam za wysokie. Niestety, dobra, kolejna beleczka, akurat też chłosznic chyba dojedzie i zakończy pracę, coś mi się tak wydaje. To też właśnie sobie wsiądziemy za jego stery i zobaczymy, ile tego jeszcze uda nam się tutaj nakosić. Jadę na tamte mijaki od razu. A Forsznit ogólnie w tym roku będzie miał jakieś 5 motogodzin zrobione. 5, około 5 mniej więcej, bo jeszcze tylko soja na tamtej jednej działeczce i będzie w sumie wszystko u nas zebrane. Tak wyszło w tym sezonie. No w kolejnym będzie tego więcej, no bo jednak dojdzie. Dojdą 3 działeczki na dobrą sprawę, także tam się będzie akurat działo. No fajnie, że tak właśnie udało się te dzierżawy wziąć, tutaj tą jedną działkę kupić. No mówię, zawsze to jest jakiś tam rozwój. No ale ogólnie też już mogę wam powiedzieć, że na wiosnę z PROW-u 2 maszyny i jeden system, czy system. Bierzemy sobie zestaw uprawowo-siewny i bierzemy sobie nawigację. RTK. A co? Muszę wam powiedzieć, że nawigacja jest rzeczą dość, uważam, że potrzebną, jak na takie gospodarstwa już rozwijające się, zwłaszcza, że no warto posiadać i mieć takowy sprzęt. Dlatego też, z racji tego, że będzie już ten nowy traktor, to do niego na wiosnę założymy nawigację i już siew będzie wykonany na nawigacji. Tak patrzę, że jest około 9 ton zebrane tej pszenicy. Nie jest aż tak źle, no ale to jest tylko tam około 10 tysięcy złotych zarobku. Sprawdźmy. Pszenica jest po 1200, no to tam licząc dopłatę około... Wolałem nie widzieć tej belki tam w tej prasie. No ogólnie zarobek wychodzi nam niby około tam 12 tysięcy złotych z dopłatą. To chyba nie jest źle tam przy niespełna 10 tonach. Jest to, uważam, nawet dobry wynik. Kombajn sobie zostawimy tutaj z tyłu, jeszcze go sobie obdmuchamy. Przesiądźmy się do Sameja. Ojojoj, to tak powiem wam, że 10 tysięcy to będzie. 8800 i... Nie no, ponad 10 tysięcy będzie, ale... Ale nie będzie aż tak dobrze, jak na to liczyłem. Szkoda, muszę wam powiedzieć. No ale z drugiej strony to tam idzie przeżyć. Dobra, ja sobie ogólnie zrzucę to zboże później, no, poza odcinkiem. Na razie nie będę się bawił w nawracanie w tej naszej stodole, bo tam też trochę zabawy by było. Chociaż z drugiej strony, kurczę, jeszcze jest czasu trochę, to sobie podziałamy. Uważam, dość szybko ten odcinek poszedł, to też tak staniemy sobie. Rozłączymy sobie węże. Autostanka jest odszczepiona. Bolce są. Tutaj nie ma. Tutaj też jest dobrze ustawione, tu ten bolec trzeba wyciągnąć, tu jest włożony, tutaj włożyć za pamięci i tu jest wyciągnięty. Dobra, spoko. Lecimy z pierwszą przyczepą, tylko fajnie by było sobie właśnie drzwi pozamykać, żeby lipy nie było. I musimy sobie tam ładnie do tyłu cofnąć z tą przyczepą. Teraz kurczę, najważniejsze, czy ja się tutaj powyrabiam. Dobra, poszło jakoś na milimetry. Dobra, naprostowane jest. Dobra, na jedyneczce będziemy sobie cofać. Myślę, że to tak w miarę powinno nam pójść. W miarę to w ogóle trzeba ten zestaw naprostować, ale dobra. Będzie trochę zabawy z tym, żeby tą przyczepą cofnąć. Z takiej racji, że to jest taki poniekąd mały minus. Jest to dołata, jest dość krótka. Dlatego też jest trochę z tym, uważam, zabawy. No ale z drugiej strony zobaczcie, że nawet w miarę tam za 4-5 takimi poprawkami udało nam się cofnąć. Także nie jest źle. No, ogólnie przynajmniej widać, że to jest około 2-3 przyczep
Z pszenicą jest trochę gorzej. O, czekaj to, bo tutaj coś się nam popsuło. Miał być tył. O właśnie. Proszę bardzo. Wsypiemy na tył. A, kurde, jeszcze źle. O, tak sobie cofniemy. Po skosie nawet. Lekko ją skosujemy. I powinno niby teraz być dobrze, moim zdaniem. Dobra, niech to się nam ładnie wsypie. Trochę do przodu sobie damy. Dobra, pięknie. Szczepa się opuszcza, to sobie wyjedziemy. Trzeba jeszcze tutaj takiego zawijasa strzelić. No, oczywiście sama jem się nie złamie. Dobra, pięknie to poszło. Pierwszą przyczepę sobie odczepimy. Ale to tutaj gdzieś na dole sobie ją odczepię, żeby od razu móc je potem spiąć. No i ruszać zaraz z prasowaniem. A tak szczerze to już nawet ją sobie zostawię na polu. Belki będę tak sobie wrzucał, bo akurat bym się mieścił, jak w miarę wysoko belkę złapię. Ona sobie tutaj w miarę fajnie wleci na tą przyczepę. Tam będziemy mieli po 5-10 sztuk dla chłopaków na przyczepie. Nie, czekajcie, no z 5 wejdzie, tak? 3 i 2. I 3 to jest 8 belek na przyczepę wchodzi. Tak jak teraz policzyłem na szybko. To jest tak w miarę bezpiecznie i tak też będziemy tutaj sobie z tymi przyczepami jeździć. Dobra. Tak trzeba będzie to właśnie dzisiaj zrobić. Myślę, że do takiej 16 uda mi się to wszystko ładnie ogarnąć. I powinna być już robota załatwiona. Mamy na mnie taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Pomału będziemy już sobie cofali. Czekaj, to jeszcze kurde nie to. O. No, też nie bardzo kurczę, no. Nie chce się tak ładnie nam nadać. Teraz to już pójdzie akurat. Raczej. O, idzie w miarę okej. Okay. To już to możemy sypać sobie pięknie. No i tu już akurat sobie do przodu podjedziemy, także jest ok. No i tutaj jeszcze powinno być miejsce z tamtej strony na soję. I po robocie powinno być. Mamy na mnie taką nadzieję. Soję, żeby tylko jeszcze w miarę zebrać szybko. I już takie, no, że tak powiem, wcześniejsze żniwa będą zakończone. Potem już tylko burak cukrowy, jeszcze w międzyczasie kiszonka z kukurydzy, no i robota będzie, myślę, że w pełni wykonana. Dobra, zestaw sobie potem zepnę, jeszcze chwilę sobie poprasuję, póki jeszcze jest czas na odcinku. No i ten nasz mały zatorek to on tutaj narobi się jeszcze dzisiaj. Myślę, że tutaj parę motogodzin jeszcze mu wpadnie, no ale też nie ma co ukrywać. O, zator to jest zator. Tutaj nim to akurat można się dość fajnie pobawić. Ogólnie to chyba sobie zrobię nawet tak, że mi się uda w miarę szybko sprasować to pole, bo teoretycznie no to jeszcze trochę czasu mamy. No dobra, aż tak dużo tego czasu nie mam, bo chciałem sobie częściowo już te belki pozwozić, ale chyba daruję sobie to i będę sobie woził belki z siana, które zrobimy, czy też z siana kiszonki. No, też się trochę zagapię kolejną trasą. Będziemy sobie właśnie wozili te belki chyba z sianem, bo no to akurat sobie odpuszczę. Nawet powiem wam tak szczerze, że za bardzo nie było. Nie ma kiedy nawet tego pozwozić. No teraz mamy tam ile? 10-15 belek zrobione raptem, które są do zwiezienia. Ile tego jest? Na chwilę obecną. 10 belek jest zrobionych. No to nawet tam, wiecie, dobrze by tego nie można było pozwozić. Ja około 15 belek zwiozę do siebie, a reszta to już będzie szła właśnie do chłopaków na skup. No
pasków, no, chłopaków na kurniki, będziemy to po prostu wozić. Im to się akurat zawsze przyda, oni zawsze mają za mało słomy, także to jest u nich pewne, że zawsze ode mnie kupią. Zresztą już tak się dogadaliśmy nawet po zimie, że będę im oddawał tą słomę, którą będę miał. Oni są zadowoleni, także ja też jestem w sumie zadowolony. I zobaczymy, ile pieniążków wpadnie. Zaraz sobie tak mniej więcej też policzymy, ile by tego wszystkiego było. Jedna belka ma około 5 ton, czy tam około, jedna belka ma 5 ton. Zobaczymy, po ile chłopacy proponują mi tutaj słomę kupić. Ja oczywiście tam sobie jeszcze z nimi cenę trochę dogadam, bo to tak nie będzie po tej cenie, co oni tam za bardzo chcą, bo to jeszcze domy, sprasowanie, także wiecie. Musi też mi się wszystko zgadzać. Chłopacy chcą za słomę w tej chwili 100 zł. Ja myślę, że jak Andrzejewski daje 102, to niech mi dadzą 110, to jest 550 zł za jedną belkę. Odwiozę ich, im tych belek, no myślę, że spokojnie za 30. No to jakieś 16,5 tysiąca powinno być za belki nasze. No czy tak będzie, to się okaże. W tej chwili mamy jakieś 11 belek zrobione, nawet 12. No to też tak źle teoretycznie nie jest. Jeszcze sobie sprawdźmy cenę pszenicy, jak ona tutaj chodzi. Pszenica słaba, pszenżyto też pewnie słabo. No tutaj trzeba jeszcze poczekać do okresu zimowego. A muszę wam powiedzieć, że akurat z rzepakiem to fajnie wyszło, że go zakontraktowałem, od razu go sprzedaliśmy i pieniążki są na koncie. Jeszcze tutaj kolejny fajny zarobek to słoma, którą od razu świeżo jeszcze w żniwa wywieziemy do chłopaków. Także ogólnie rzecz biorąc, naprawdę robota idzie świetnie. I zarobki też cały czas przypływają. Potem przez wrzesień chyba i październik za bardzo tych zarobków nie będzie. W listopadzie sprzedamy pewnie buraka. No i tam gdzieś w okolicach grudnia, stycznia będzie sprzedaż zarówno kiszonki, jak i będzie sprzedaż pszenicy, pszenżyta, soja pójdzie tam gdzieś dopiero na wiosnę, ale też krowy sporo zarobku dadzą. Także ten kredyt, który my sobie weźmiemy na tą ziemię, to ja uważam, że my go jeszcze przez zimę spłacimy. Zresztą zobaczymy, bo muszę wam powiedzieć, że tak się zastanawiam nad tym, czy nie wezmę ten kredyt preferencyjny, to czy go tam, wiecie, sobie nie zostawię, a gotówkę będę nią obracał na bieżąco. Z takiej racji, że jak już kupię ten nowy traktor, to chciałbym do niego dokupić porządny pług, jakiś porządny agregat uprawowy, jakiś taki kultywator, wiecie, tam, albo bronę, zobaczymy, co tam ciekawego się trafi. Plus przydałaby się jakaś przyczepa do belek, beczkowóz trzeba kupić. No także jest trochę tego, bo raczej beczkowozu jeszcze nie zakupiłem. No właśnie. Także beczkowóz by trzeba było kupić, chyba że znowuż od sąsiada wypożyczę za kilka stówek. No w sumie powiem wam tak szczerze, on tam nic za bardzo we mnie nie chciał. Postawiłem mu, miałem tam dwie łychy, takie 1,5-litrowe, to mu postawiłem 3 litry łychy i goście był zadowolony. Bo dzisiaj miło mnie wspomina i mówi, że teraz na kolejny raz, jak będę chciał od niego beczkę, to za darmo mi oddaje. Także być może tak też zrobimy sobie teraz pod rzepak. W sumie nic nie będę dawał, raczej tej małowicy. Chociaż zobaczymy, czy tak będzie. Bo muszę zobaczyć, ile te moje krowy tego mają. Sorki. 21 tysięcy litrów to nie, to nie będziemy w ogóle małowicy dawali. Damy tylko NPK. W podsiewacz tam ze 200 kg go wysiejemy i to w sumie byłoby na tyle. 200 kg tego NPK, tej polifoskiej szóstki, to jest tak akurat, myślę, na wiosnę, a potem, że tak powiem, już na jesień, potem na wiosnę to już tam sobie będziemy to pomału uzupełniali. Kolejne, że tak powiem, nawozy. No i cóż, 15-12, no tak trochę skłamałem, że do 16 uda mi się to sprasować. Myślę, że do takiej 17, to mój pracownik jak przerwę skończy, to już pozwozi belki dla mnie. Tutaj
podejrzewam, że z tego pola wyjdzie około 25 belek. Tak jakby kolejne 25 wyszło z tamtego pola, no to 20 belek zostawiam dla siebie, a resztę sprzedajemy. Tak by nam im się wydaje z moich wyliczeń. A nawet powiem wam tak szczerze, że ja bym sobie dyszkę zostawił. 10-15 belek to jest max, co ja potrzebuję, a resztę bym sprzedał. To w tej chwili mamy 17 belek. 18 to jest 18. Będzie około, myślę, tam 35, łącznie 40 belek. No to tak troszkę pozawyżałem to, nie? Że tam będzie te 30 belek sprzedane. Około 25-30, tak liczę, że sprzedam do chłopaków tych belek. Zobaczymy właśnie, jak jeszcze pszenica odda, jeżeli chodzi o słomę. Szkoda, że nie sprawdziłem sobie tej planowania tego wszystkiego, jak to tutaj wychodzi. A już mi się nie chce kombajnem wjeżdżać w to pole, jedno i drugie. Będę sobie to sprawdził i zobaczył, ile my tutaj mamy tego planowania. Czy planuję tak na stówkę, czy raczej gorzej. A to sobie sprawdzę poza odcinkiem z własnej ciekawości, jak tutaj te pszenżyto i pszenica nam plonowały. Bo muszę wam powiedzieć, że to mnie bardzo mocno zastanawia, jak to tutaj wyszło, no, ale to już sobie sprawdzę gdzieś tam poza odcinkiem. Wam dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym odcineczkiem, piszcie, czy wam się podobał, no i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, by być na bieżąco. No i co, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć!